Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja też jestem przekonany i myślę, że ten budżet, który dzisiaj, nad którym dzisiaj debatujemy, to jest przyczynek do tego, że Polacy powiedzieli wam dziękujemy. Przypomnę, co mówiłem rok temu, 14 października w debacie nad budżetem na rok 2022. Zanim ktokolwiek zaczął mówić o wojnie, o kryzysie energetycznym, 14 października. Mówiłem, że budżet na rok 2022 napędza inflacja, że to w gruncie rzeczy rządowy program Drożyzna Plus. Prognozy inflacji są funta kłaków warte, mówiłem. Przypomnę, 4,3% taka miała być inflacja w 2021 i 3,3% w 2022. Do tego prognozy dotyczące stóp procentowych, kursów walutowych, kraina mchów i paproci, tak jak w obecnym budżecie. Wy mówiliście, inflacja, osłabienie złotego, to nie nasza wina, to czynniki zewnętrzne, to ta okropna Unia Europejska. My przestrzegaliśmy i mówiliśmy, że to rząd napędza inflację. Mówił tak, nawiasem mówiąc, prezes NBP Adam Glapiński, a premier Morawiecki w rewanżu odcinał się i mówił, że to NBP za późno reagował, jeśli chodzi o stopy procentowe. Z jednym i z drugim stwierdzeniem trudno się nie zgodzić. Obydwaj mieli rację. Mówiliśmy, wymykająca się spod kontroli inflacja, drożyzna w pełnej krasie, najniższa stopa inwestycji, rekordowo słaby złoty, zjadanie oszczędności, rosnący dług i co gorsza, rosnące koszty obsługi zadłużenia, to zjadanie własnego ogona. To podcinanie gałęzi, na której siedzimy my, Polacy. Do tego konflikt z Unią Europejską, zawieszenie KPO, to realizacja waszego planu, z którym obejmowaliście w 2015 roku władzę. Przypomnę wasz cel, Polska w ruinie. Tak wyglądało podsumowanie mojego wystąpienia sprzed roku. Miałem rację. Niestety, realizację waszego niecnego planu przyspieszyła wojna za naszą granicą i będący jej konsekwencją kryzys energetyczny. On jest takim przysłowiowym katalizatorem. Ale jaka jest wasza odpowiedź w budżecie? No, jak zwykle uciekacie do krainy mchów i paproci. Bo to, co widzimy, jeśli chodzi o prognozę PKB, jeśli chodzi o inflację, kursy walutowe, dolar 4,43, euro 4,65 na koniec przyszłego roku. No, zapytam, czy ktoś w to wierzy. Czy to się może udać? No, przypomnę, że jeśli coś może się nie udać, nie uda się na pewno. Kluczowe jest przy tym rozwiązanie problemów związanych z kosztami energii elektrycznej, paliw kopalnych, ale o tym za chwilę. Największe obawy wiążą się z przestrzeganiem podstawowych zasad finansów publicznych. Po raz kolejny zmieniacie stabilizującą regułę wydatkową. Wybiliście już jej praktycznie wszystkie zęby. Zamiast stabilizacji mamy destabilizację. Najświeższe pomysły to wyłączenie z limitu wydatków inwestycji, wyłączenie funduszy celowych, także BGK i PFR-u. Reakcja rynków, no widać wyraźnie, osłabienie złotego, spadki na giełdzie. To wskazuje, dokąd to prowadzi. Wydajecie coraz więcej poza kontrolą parlamentu. Skala omijania konstytucyjnej definicji długu wzrośnie w przyszłym roku do ponad 420 miliardów złotych. Wydajecie więcej przede wszystkim na siebie. Przykład to jest budżet KPRM-u. W projekcie 1 510 000 000 zł. To ponad 10 razy więcej niż wydawał KPRM za czasów premier Ewy Kopacz. Przez grzeczność się będę mówił, ile razy mniej za czasów premiera Tuska. Polakom mydlicie oczy. Mówicie, że możemy wydawać więcej, bo rosną dochody podatkowe, że ich wzrost w 2023 roku to efekt uszczelnienia systemu podatkowego, zwłaszcza VAT. Ale to nieprawda. Dochody VAT rosną w zapisach budżetowych, bo nie przewidujecie kontynuacji tarczy antyinflacyjnej.
Nie będzie już obniżonych stawek VAT. Swoje robi inflacja. To inflacja napędza wam dochody. Przypomnijmy, że biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące prawo, powinniście obniżyć VAT do 20, w zasadzie z automatu, do 22,7%, ale tego nie robicie. Sięgacie coraz głębiej do kieszeni Polaków, bo to polskie gospodarstwa domowe płacą VAT. Przedsiębiorcy są tylko poborcami podatkowymi i odprowadzają VAT do budżetu. Obniżenie luki VAT było wynikiem prowadzonego przez nas jednolitego pliku kontrolnego. Wy kontynuowaliście rozpoczęty przez nas proces i chwała wam za to. Nie sposób jednak nie zauważyć, że od początku swoich rządów zwiększacie obciążenia podatkowe, jeśli chodzi o działalność gospodarczą. Od podatku od instytucji finansowych poczynając, na podatku od sprzedaży detalicznej kończąc, tylko z tych dwóch podatków prawie 10 miliardów w tym roku. Po drodze przez ostatnie 7 lat mnóstwo zmian w CIT-cie, w PIT-cie zwiększających obciążenia podatkowe, także obciążenia administracyjne, a kulminacja to jest nowy nieład podatkowy. Do tego niezliczona liczba nowych opłat, składek, nowych funduszy zasilanych tymi składkami i opłatami i podwyżek dotychczasowych opłat. Zapominacie o przerzucalności podatków. Mnie już nierzi to, że muszę się ciągle powtarzać tak naprawdę, ale tam, gdzie to możliwe, przedsiębiorcy podnoszą ceny, przerzucają koszty na nas wszystkich. Ale dzisiaj stoją pod ścianą. Pojawia się bariera popytu, bo Polaków już nie stać na codzienne zakupy. Ogromny wpływ mają tutaj koszty paliw i energii. Są one kluczowe, jeśli chodzi o konkurencyjność gospodarki i wzrost. W konsekwencji są także istotne dla dochodów budżetowych. A wy lekceważycie sytuację przedsiębiorców, liczycie tylko zyski w spółkach energetycznych. To może doprowadzić do prawdziwej zapaści, nie tylko technicznej recesji, ale tak naprawdę fali upadłości i wzrostu bezrobocia. To, co się dzieje w tym obszarze, woła o pomstę do nieba. Jak się przyjrzymy temu, co się dzieje, jeśli chodzi o energię, jak się przyjrzymy kosztom jej wytworzenia, to popatrzmy. Największe polskie elektrownie Bełchatów, Turów, Konin wytwarzają energię, spalając węgiel brunatny z własnych zasobów. Są zintegrowane z kopalniami. Koszty nie wzrosły. Elektrownie węglowe przeszły w ostatnich latach kosztowny proces integracji z górnictwem. Przejmowały kopalnie i zwały węgla. Mało tego, płaciliśmy za to wyższymi cenami energii w ostatnich latach. Ich koszty, poza niewielkim udziałem węgla z importu, także nie wzrosły. Słońce nie podrożało. Wiatr nie podrożał. Woda napędzająca turbiny w elektrowniach wodnych nie podrożała, płynie. Do tego koszty emisji CO2, w których wy upatrujecie przyczyn wzrostu kosztów energii, w ciągu ostatniego roku spadły. Było już prawie 100 euro, jest 60, ale spadło, spadły, a nie wzrosły. Spadły, a nie wzrosły w ostatnich miesiącach. Było 100, jest ceny, koszty to jest 400 zł mniej więcej. Czas coś z tym zrobić, a nie opowiadać i bzdury i bajki. Jeszcze jedna kwestia obsługi zadłużenia. 66 miliardów złotych, tyle zapisaliście, rekordowe koszty obsługi zadłużenia, ale nie uwzględniacie w tych kosztach tego, co jest poza budżetem i co pożyczamy, płacąc więcej. Ponad dwukrotnie więcej niż w krajach sfery euro. W relacji do PKB nasze koszty obsługi zadłużenia należą do najwyższych w Europie. Są jedne z najwyższych w Europie. To nie jest kwestia długu tylko, ale też wiarygodności państwa, a rentowności polskich obligacji to jest właśnie najlepsza recenzja, lepsza niż ratingi uznanych firm. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.